IPN pracuje nad dokumentami przejętymi z domu Czesława Kiszczaka, dotyczącymi współpracy byłego prezydenta Lecha Wałęsy z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. Pierwsza partia materiałów ma być udostępniona dziennikarzom w przyszłym tygodniu. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym tygodniu pierwsze dokumenty z pierwszego pakietu materiałów, które zostały przejęte, wzięte z domu państwa Kiszczaków, zostaną udostępnione. 279 kart pracy i 90 kart z teczki personalnej tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, które znajdują się w IPN-ie, nie jest dowodem na jego rzeczywistą współpracę ze służbą bezpieczeństwa. Przekonuje na swoim mikroblogu Lech Wałęsa. Nie współpracowałem z SB, nigdy nie brałem pieniędzy, żadnego ustnego, ani na piśmie nie złożyłem donosu. Popełniłem błąd, ale nie taki. Dałem słowo, że go nie ujawnię. Na pewno nie teraz. Jeszcze nie teraz. Chyba, że ujawnią go inni. Jeszcze żyje człowiek, sprawca, który powinien ujawnić prawdę i na to liczę. Pierwszy przywódca Solidarności utrzymuje, że pisane przez niego notatki wpadły w ręce bezpieki, podczas której z wielu rewizji i mogły być wykorzystane jako donosy. Rozumiem, że sprawa tak czy inaczej skończy się pewnie w sądzie, który będzie musiał zdecydować o tym, po której stronie leży racja. Ja bym chciał, żeby Lech Wałęsa miał rację. Zdaniem historyka Piotra Gontarczyka to, że były prezydent mija się z prawdą, jest oczywiste. Już dawno powinien przyznać się do tego, że w latach 70. współpracował z SB. Gdyby o tej historii opowiedział w roku 89-90, mielibyśmy do czynienia z legendarnym przywódcą Solidarności, który miał taki moment upadku w latach 70. Powiem więcej, gdy w moich oczach jako historyka, gdyby to wszystko powiedział, to by go tylko jeszcze podbudowało. Zakłamując swoją biografię, Lech Wałęsa zniszczył własną legendę, twierdzi senator PiS Jan Żaryn. Mając w tej biografii bardzo piękne karty, zdecydował się na to, w latach 90. niszcząc dokumentację, jak mu się wydawało bezpowrotnie, dotyczącą jego współpracy z lat 70., że uratuje nieprawdziwy, wykreowany przez siebie wizerunek własnego życiorysu. To jak zawsze kończy się źle. Wałęsy nie obciąża jedynie zatajona współpraca z SB z lat 70., przekonuje działacz opozycji komunistycznej z czasów PRL-u Krzysztof Wyszkowski. Lech Wałęsa był szpiclem komunistycznym i pozostał do dzisiaj człowiekiem tych, którzy go wynajęli, którzy mu płacili, którzy mu do dzisiaj płacą za to, że zdradza Polskę, że Polskę zaprzęga, podporządkowuje interesom zagranicy. Właśnie Rosji, Niemiec, również Ameryki, no niestety. Tajnych dokumentów, takie jak te odnalezione w domu Czesława Kiszczaka, może być więcej. W czwartek do dziennikarza tygodnika Do Rzeczy Sebastiana Rybarczyka zadzwonił wysoki rangą funkcjonariusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z czasów PRL, twierdząc, że około 10 lat temu pomagał Czesławowi Kiszczakowi w przywiezieniu blisko 20 kartonów tajnych dokumentów. Nie wiadomo jednak, co mogły zawierać i czy w ogóle uda się je odnaleźć. Ja otrzymałem informację dotyczącą akt zdeponowanych w pewnym miejscu, w dużym mieście. Poinformowałem o tym Instytut Pamięci Narodowej. Zostałem na tą okoliczność wczoraj wieczorem przesłuchany. Rzeczniczka IPN Agnieszka Sopińska-Jeremczak nie skomentowała tych informacji. Sprawa dokumentów przejętych z domu Czesława Kiszczaka wywołała pytanie o los tak zwanego zbioru zastrzeżonego IPN. W opinii rzeczniczki Instytutu Zasób, który wraz z jego utworzeniem został wyodrębniony jako ściśle tajny, może zostać odtajniony. Jednak wcześniej muszą o to wystąpić służby specjalne. To jest we władaniu służb. Jeżeli te służby będą wnosiły o odtajnienie zbioru zastrzeżonego, to one zostaną odtajnione. Co kryje blisko 430 metrów dokumentów ze zbioru zastrzeżonego IPN? I czy po ich ujawnieniu najnowszą historię Polski trzeba będzie pisać na nowo? Teresa Litkowska, Telewizja Republika. Ludu.